W 1508 roku Michał Anioł był wściekły. Dostał zlecenie, którego nie chciał. Miał pomalować duże sklepienie w pewnej kaplicy. Pomalować? A przecież on był rzeźbiarzem. Dlaczego miałby coś malować? Pewnie zwykle z takiego zlecenia by się jakoś wykręcił. Ale tutaj problem był poważniejszy, ponieważ tutaj zleceniodawcą był sam papież, Juliusz II. Michał Anioł miał już wcześniej konflikty z tym papieżem, więc odrzucenie tej propozycji byłoby bardzo niepolityczne. Michał Anioł był przekonany, że za tą propozycją w istocie stoi spisek. Kto miałby być spiskowcami? Wielki malarz Rafael i wielki architekt Bramante. Mieli oni nakłaniać Juliusza II, żeby ten zlecił Michałowi Aniołowi właśnie te freski. Ale dlaczego niby Rafael miałby nakłaniać papieża, żeby ten oddał komuś innemu tak wielkie i prestiżowe zlecenie? Michał Anioł uważał, że Rafaelowi chodziłoby postawić jego, Michała Anioła, w bardzo trudnej sytuacji. Bo mógłby odmówić papieżowi i wtedy naraziłby się na papieską niełaskę. Być może jego kariera byłaby zagrożona. Albo przyjąć zlecenie i być może na nim polec. Być może nie podołać temu wielkiemu zadaniu pokrycia wielkiego sklepienia freskami. Po prostu nie spełnić oczekiwań rzymskiej publiczności i samego papieża. Wtedy jego kariera byłaby na pewno skończona. Oczywiście nie było żadnego spisku. To wszystko paranoja Michała Anioła, która wynikała z jakiejś jego obsesji. Ale chcąc nie chcąc, musiał zająć się tym sklepieniem. Musiał przyjąć propozycję papieża, ociągając się i niechętnie zaczął wznosić rusztowanie i zaczął malować to sklepienie. Oczywiście ta kaplica to kaplica Sykstyńska, a te freski to jedno z największych osiągnięć historii sztuki. Ale dlaczego ta kaplica nazywa się Sykstyńska, a nie na przykład Julijska na cześć Juliusza II, albo jeszcze lepiej Michało Anielska na cześć Michała Anioła, który ją tak pięknie udekorował? I w ogóle to jest kaplica Sykstyńska czy Sekstyńska? Bo to też się bardzo często słyszy. Tak jakby to była jakaś kaplica pieprzny, czerwony zakątek w sercu Watykanu. A tam przecież nie ma żadnego seksu. Chodzi o Sykstusa IV, papieża, który rządził pod koniec wieku XV i był stryjem Juliusza II. On zbudował tę kaplicę i ją wspaniale udekorował. Nawet gdyby Michał Anioł się nigdy nie urodził, a Juliusz II nie został papieżem w najkrótszym konklawie w historii, bo po prostu wszyscy wchodząc na nie dokładnie wiedzieli, na kogo mają głosować, to i tak dzisiaj do kaplicy Sykstyńskiej waliłyby tłumy turystów, żądnych nacieszenia zmysłów jednym z najwspanialszych zbiorów malarstwa XV-wiecznego, włoskiego malarstwa XV-wiecznego na świecie. Papież Sykstus ufundował tę kaplicę i ozdobił ją dziełami największych artystów swoich czasów. Sandro Botticelli, Luca Signorelli, Domenico Ghirlandaio, Pietro Perugino. Największe nazwiska włoskiego renesansu. Wszyscy zostawili tam coś swojego. Żeby zobaczyć, z czego składa się kaplica, przygotowałem taką małą makietkę. Do tej linii wszystko to są rzeczy, które były wymalowane na zlecenie papieża Sykstusa. Tu są arcydzieła XV-wiecznego malarstwa. Moim ulubionym jest chyba to, Pietro Perugino, Przekazanie kluczy. Na pierwszym planie taka wielka sekwencja fryz ogromnych postaci z Chrystusem i z Piotrem, a w tle wyidealizowana architektura. Tak jakby to działo się, ta scena z pierwszego wieku naszej ery, działa się nie gdzieś na Bliskim Wschodzie w pierwszym wieku, ale w idealnym, nieistniejącym jeszcze, renesansowym mieście. Powyżej tej linii jest już arcydzieło Michała Anioła z początku wieku XVI, czyli właśnie sklepienie, które namalował on na zlecenie Juliusza II. Zadanie, które przed nim stało, było absolutnie monumentalne. To sklepienie ma około 500 metrów kwadratowych powierzchni, czyli mniej więcej tyle, ile dwa korty tenisowe. Michał Anioł nie namalował jednej wielkiej sceny, ale podzielił to sklepienie na 175 scen, w których jest 350 ludzkich postaci. Jak się w tym wszystkim połapać? Zanim Michał Anioł zajął się sklepieniem, było na nim namalowane rozgwieżdżone niebo.
Na ścianach pod samym sklepieniem i na jego najmniejszych fragmentach namalował przodków Jezusa, zaś w narożnikach sceny ze Starego Testamentu. Pozostałą, ogromną powierzchnię podzielił na mniejsze kwatery za pomocą namalowanych iluzorycznie detali architektonicznych. Znalazło się w nich miejsce dla proroków i wyroczni, par nagich geniuszy oraz ozdobnych medalionów. I wreszcie pozostało 9 wielkich pól, które przedstawiają wydarzenia z Księgi Rodzaju zgrupowane po 3. Stworzenie świata, stworzenie i upadek Adama i Ewy, historia Noego. Z tych 175 scen jedną z najsłynniejszych jest stworzenie Adama. Od razu wychwytuje się właśnie tę scenę z zalewu kolorów i kształtów kłębiących się 6 pięter nad głową. I to nie ze względu na wymiary, niemal 6 na 3 metry, ale ze względu na bardzo klarowną kompozycję. Bóg jest otoczony postaciami i zamknięty w różowawym woalu. Adam leży na zielonej połaci. Te dwa barwne pola są wyraźnie oddzielone szarym pasem nieba i to na jego tle rozgrywa się kluczowy element sceny. Bóg i Adam wyciągają ku sobie ręce. Niebo łączy się na moment z ziemią i Adam budzi się do życia. Sklepienie jest gigantycznym osiągnięciem, nie mającym właściwie precedensu. I jeśli chodzi o skalę wyzwania, jaka stanęła przed Michałem Aniołem i o wyrafinowanie estetyczne, na jakie się wzniósł. Można powiedzieć, że ciężar jego talentu, ta wielkość przytłoczyła wszystkie wielkie nazwiska XV wieku, także teraz wydaje się ona jakąś dekoracją, która stanowi tylko przygrywkę dla tego monumentalizmu, tej wielkiej skali, tej wielkiej maniery, w jakiej Michał Anioł wykonał sklepienie. Skończył je w 1512 roku. I okazało się, że po 22 latach, kiedy nie był już po prostu supergwiazdą, wielkim artystą, ale kiedy mówiono już na niego Il Divino Michelangelo, boski Michał Anioł, miał powrócić do Kaplicy Sykstyńskiej, by zrealizować, można powiedzieć, tą wisienkę na torcie. By sprawić, by to wnętrze, może przestało być harmonijne, ale żeby nabrało jakiegoś prawdziwie boskiego blasku. Na zlecenie Klemensa VII przybywa do Rzymu, by wymalować ścianę ołtarzową. Tę ścianę w Kaplicy Sykstyńskiej, która uległa pewnym zniszczeniom w czasie Sacco di Roma, a także no, po prostu zużywała się od tego, że tutaj palono świece, ona się kopciła. 2 dni po jego przybyciu papież umiera. Na szczęście sława Michała Anioła jest tak wielka, że następca Klemensa VII, Paweł III, także zatrudnia go do tego samego zadania, korzystając z tego, że Michał Anioł jest w Rzymie i zleca mu niezwłoczne rozpoczęcie prac. Paweł III, papież, mówi, że 30 lat czekał, aby móc zatrudnić Michała Anioła i teraz, kiedy jest papieżem, wreszcie może mu się to udać. Michał Anioł maluje coś, co nie ma precedensu w historii sztuki. Maluje sąd ostateczny, tak podobny do innych sądów ostatecznych, żeby było wiadomo, że to jest właśnie scena sądu ostatecznego, ale jednak tak bardzo różny, że do dzisiaj ten obraz szokuje. Sąd ostateczny ma ponad 160 metrów kwadratowych powierzchni. Jednak inaczej niż na sklepieniu, Michał Anioł nie podzielił tej wielkiej płaszczyzny na mniejsze fragmenty. Wrzucił wszystkich uczestników w wir wydarzeń w jednej przeraźliwej scenie, która rozgrywa się na naszych oczach. Trąby zwiastują nadejście sądu. Umarli powstają z grobów. Święci i męczennicy tłoczą się przy Jezusie i pokazują dowody swojego oddania. Potępieni spadają w otchłań, gdzie zajmują się już nimi diabły. W sercu kompozycji jest oczywiście Jezus, ale to jest Jezus, jakiego nikt wcześniej nie widział. Zwykle na średniowiecznych obrazach przedstawiających sąd ostateczny Jezus to dostojny sędzia, siedzący na tronie albo na tęczy w godnych szatach i skazujący na potępienie albo zbawiający. A tutaj Jezus jest prawie zupełnie nagi. Można powiedzieć, że nie przypomina Jezusa. To raczej jakieś antyczne bóstwo, jakiś Apollo, atletycznie zbudowany antyczny Heros, a nie chrześcijański Zbawiciel. Nie jest też ani trochę dostojny. Jest rozsierdzony. Jest wściekły. Podnosi rękę i jakby chciał cały świat potępić. Nie tylko tych, których już potępi, już skazał na piekło, ale także ci, którzy stoją obok. Ci, którzy teoretycznie są zbawieni, święci, oni także drżą o swój los. Oni się boją, że to może być ich ostatnia chwila w niebie. Ta scena jest tak przerażająca. Jezus jest tak zdenerwowany, tak rozsierdzony, że nawet Maria, która przecież powinna się wstawiać za ludzkością,
Skulona siedzi obok i nie śmie pisnąć ani słówka. Ta scena musiała poruszać i poruszała, ale jest w niej coś jeszcze. Oczywiście namalowany jest sąd ostateczny, ale wydaje się, że prawdziwym tematem tego przedstawienia jest ludzkie ciało. To, jak można je odmalować, w wyrafinowany sposób jakoś powyginać, jest ludzka cielesność. Od właśnie heroicznej, apollińskiej nagości Jezusa po najciemniejsze zakamarki ludzkiego ciała, po węże, które gryzą genitalia, po palce wkładane w odbyty. Ten obraz to skandal. Kiedy go odsłonięto, to cały Rzym zaczął wibrować. Obrazoburstwo. Pornografia? Ostatnia sesja Soboru Trydenckiego była poświęcona tylko temu, co zrobić z sądem ostatecznym Michała Anioła. Niektórym nie mieściło się w głowie, że w prywatnej kaplicy papieża mogą być takie bezeceństwa. Krzyczeli skuć, zniszczyć. I prawie im się udało. Być może to tylko reputacja Michała Anioła, to jak wielkim był artystą, jak poważanym już wtedy właściwie na całym świecie, sprawiło, że tego obrazu nie zniszczono, tylko Daniele da Volterra został zatrudniony, by te najbardziej rozsierdzające, najbardziej oburzające fragmenty zamalować. Dlatego nazwano go Il Braghettone, majteczkowcem. Po prostu namalował takie kawałeczki materiału, które pokrywają te prywatne części niektórych postaci. Ale nawet mimo tego, do dzisiaj sąd ostateczny i sklepienia Sykstyny robią piorunujące wrażenie. Są dowodem na to, że słusznie nazywano Michała Anioła już za życia boskim, bo wydaje się, że żaden z ludzi, żaden człowiek nie byłby w stanie dokonać czegoś takiego. Nie wyobrażam sobie, aby ktoś mógł dziś, nawet po 500 latach, od kiedy Michał Anioł malował sklepienie Sykstyny i jej ścianę ołtarzową, mógł wyjść z tej kaplicy nieporuszony. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Po więcej ciekawostek o tym, jak Michał Anioł malował Sykstynę, zapraszam na mój blog www.goodideaarchi. Kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej filmów o sztuce, kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Do zobaczenia.